Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać parę chwil nad problematyką kamieni żółciowych, kamicy żółciowej, kamicy nawrotowej, w ogóle żółci wątroby, woreczka żółciowego i tak dalej. Proszę Państwa, najczęściej kamienie żółciowe są powodem dolegliwości bólowych. No, w stanach zapalnych są wręcz, w stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego są wręcz niebezpieczne dla zdrowia te sytuacje. No i wymagają zabiegu operacyjnego usunięcia pęcherzyka żółciowego albo klasycznie, albo laparoskopowo. Najczęściej w pęcherzykach wtedy napotyka się kamienie żółciowe. Te kamienie są różne i o nich chwilkę opowiemy. Natomiast chciałbym cały mechanizm przedstawić powstawania żółci i kamieni żółciowych, bo to jest ważne, żeby zrozumieć, że usunięcie kamieni czy pęcherzyka żółciowego niekoniecznie oznacza zlikwidowanie przyczyny powstawania kamicy żółciowej. Można w ten sposób zlikwidować kamienie, usunąć je, pęcherzyk żółciowy, natomiast jeżeli przyczyna powstawania kamieni nie jest wyleczona, zlikwidowana, to mogą one się tworzyć w przewodach żółciowych, a nawet wręcz w protezach przewodów żółciowych. To wszystko było przebadane u nas na AGH, więc można o tym troszkę opowiedzieć. Żeby wejść w temat, trzeba powiedzieć parę słów o samej wątrobie. Wątroba jest producentem, wytwarza żółć, która spływa do pęcherzyka żółciowego, który usytuowany jest z prawej strony, tutaj blisko, że tak powiem, osi symetrii człowieka pod żebrami. I pęcherzyk żółciowy zbiera tą żółć i przesyła ją dalej do dwunastnicy w momencie, kiedy dostanie wiadomość, że tak powiem w cudzysłowie, od komórek, które znajdują się w dnie, w dolnej partii żołądka, że substancja jest ciężkostrawna, posiada długie łańcuchy tłuszczowe i różne inne. No i trzeba tej żółci dodać do jedzenia, do pokarmu trawionego, aby w ogóle organizm to, co tam w tym pokarmie jest, przyswoił. Żółć produkowana jest w wątrobie przez tak zwane komórki zrazikowate, które mają taki w wątrobie taki układ, powiedzmy, zbliżony do korony drzewa. To tak jak liście są, potem gałązki, potem jeszcze, prawda, grubsze gałęzie, aż dochodzi to wszystko do pnia. Patrząc, że tak powiem, od góry, a nie od dołu. Tak samo jest z wątrobą. Wątroba zbiera, produkuje i zbiera żółć od tych właśnie małych gałązek do pnia, czyli do przewodu żółciowego, którym ta żółć jest transportowana właśnie do pęcherzyka żółciowego, który mniej więcej tak wygląda. To jest przewód żółciowy. On idzie do wątroby, a z tej strony zmierza do dwunastnicy. Trzeba słówko powiedzieć o samej żółci. Żółć jest bardzo skomplikowaną substancją, zbudowaną z wielu kwasów żółciowych, których wzory są tak kilometrowe, że nie będę ich tutaj Państwu przytaczał. Tych kwasów jest wiele, ale jednym z tych kwasów znajdujących się w żółci jest kwas, który jest protoplastą, czyli materiałem, substancją wyjściową do krystalizacji cholesterolu. I cała ta żółć razem z tym jednym kwasem, przynajmniej na razie jest jeden według badań lekarzy i badań specjalistów, może znajdą się jeszcze jakieś inne kwasy, że tak powiem, bazowe dla cholesterolu, a o tym jednym mówimy. No i cała ta żółć zbiera się tutaj w pęcherzyku żółciowym i w momencie, kiedy komórki z dna żołądka dadzą znać, że potrzebna jest żółć, pęcherzyk żółciowy się obkurcza, dlatego że on tu ma mięśniówkę. To jest przekrój, oczywiście, schematyczny przekrój
pęcherzyka żółciowego i wyciska żółć do 12 nic. Podstawową sprawą w przypadku mówienia, rozmawiania o kamieniach żółciowych jest fakt, czy ten kwas żółciowy, protoplasta cholesterolu, jest produkowany w odpowiedniej ilości, to znaczy czy nie ma go za dużo, czy nie ma go za mało. Z tego kwasu powstaje zarówno high density cholesterol, czyli o wysokiej gęstości, jak i low density cholesterol, które są oznaczane, jak nam oznaczają poziom cholesterolu, to te dwa typy cholesterolu są oznaczane. Cholesterol, który krystalizuje, czy może krystalizować z tego kwasu żółciowego, jest materiałem wyjściowym, substancją, z której tworzą się kamienie żółciowe. Kamienie żółciowe są głównie cholesterolowe. O tym będzie za chwilę. Do sytuacji, w której tworzy się kamień żółciowy, czy kamienie żółciowe, dochodzi wówczas, gdy jest za dużo tego kwasu żółciowego protoplasty do powstawania cholesterolu, do krystalizacji cholesterolu. Powiedzmy sobie, umówmy się, że nazywa się to kwas żółciowy cholesterolowy, tak, w cudzysłowie, prawda? Jeżeli jest go za dużo, no to jest niebezpieczeństwo, że będą z niego tworzyły się kamienie żółciowe. Drugą sytuacją, w której mogą się kamienie żółciowe tworzyć, jest taka sytuacja, że pęcherzyk żółciowy, którego ściana tutaj jest narysowana, zbudowany jest z mięśniówki, również zgromadzącej się tutaj w nim w środku żółci, odciąga jeszcze wodę, zagęszcza tą żółć jak gdyby. I jeżeli ściana pęcherzyka żółciowego działa wadliwie i odciąga nadmiar wody, no to oczywiście żółć tutaj się koncentruje zbytnio w tym pęcherzyku, no i po przekroczeniu ilocinu rozpuszczalności cholesterolu zaczynają strącać się kryształki cholesterolu, które potem tworzą kamienie. Skrajnym przypadkiem, najgorszym, jest sytuacja taka, że żółć jest zbyt bogata w kwas cholesterolowy, raz, a drugie, że pęcherzyk żółciowy jeszcze dodatkowo za dużo odciąga wody, zagęszczając nadmiernie tą żółć. To odciąganie wody można porównać do parowania wody w zlewce, nie? Czy tam w szklance, że jeżeli coś jest, na przykład sól jest rozpuszczona w wodzie i paruje woda z tej szklanki, prawda, w której ta solanka się znajduje, no to za jakiś czas, jak wody już bardzo ubędzie, solanka się skoncentruje, no to kryształy soli zaczną się wytrącać, zaczną się tworzyć kryształy soli. Tutaj parowanie zastępuje sorpcja wody przez ściany właśnie pęcherzyka. Mówiąc o tym wszystkim, jeszcze nim zacznę opowiadać dokładnie o kamieniach żółciowych, różnych typach i tak dalej, trzeba powiedzieć parę słów o tym, co się z tą żółcią dzieje, która jest wyciskana tutaj właśnie z pęcherzyka żółciowego. Ona dociera do dwunastnicy, gdzie miesza się z jedzeniem, które jest bardzo mocno zakwaszone, które przechodzi z żołądka do dwunastnicy. Ponieważ w żołądku mamy kwas solny, więc ten kwas solny powoduje rozczłonkowanie długich związków organicznych, które są w jedzeniu, na przykład tłuszczów, na przykład rzeczy ciężkostrawnych różnego rodzaju. Ten kwas reaguje chemicznie z pożywieniem, powodując to, że bardzo zakwaszone jedzenie w formie papki takiej dociera do dwunastnicy. Tutaj w dwunastnicy jedzenie jest mieszane z żółcią, która płynie z pęcherzyka żółciowego, ale też mieszane jest jedzenie z sokiem trzustkowym, który zawiera dwuwęglany. Związki, o których będzie później mowa przy kamieniach trzustkowych, te związki, te dwuwęglany reagują z kwasem solnym, z resztą kwasu solnego, który jest, pochodzi ze ściany żołądka,
I te dwuwęglany z soku czosnkowego, reagując z kwasem solnym z żołądka, zobojętniają, czy powinny zobojętniać właśnie ten kwas solny. Także jedzenie, które przechodzi przez dwunastnicę, po pierwsze jest odkwaszone, jest alkaliczne, bo po tych dwuwęglanach, no i jest zmieszane właśnie z żółcią, która powoduje to, że organizm przyswaja z tego jedzenia niektóre składniki, a tak trywialnie mówiąc, również częściowo powoduje to, że nasza kubka jest brązowa. Właśnie to jest zasługa właśnie tejże żółci. Jedzenie przechodząc przez dwunastnicę i układ pokarmowy, czy te kiszeczki tam, prawda, te wszystkie wypustki, prawda, z jedzenia, przez te wypustki w jelitach przechodzą artykuły spożywcze, że tak powiem, produkty, które znajdują się w jedzeniu, przechodzą przez te kosmki do układu krwionośnego człowieka i całe artykuły spożywcze, tak głównie wielocukry, są transportowane przez układ krwionośny po całym organizmie i ten organizm po prostu odżywiają komórki, organy, narządy itd., itd. Również w tym czasie, kiedy jedzenie przechodzi przez cały system jelit, z jedzenia do układu krwionośnego może dostawać się cholesterol, który znajduje się właśnie w żółci. I badania, które są ostatnio robione, sugerują, że ogólny poziom cholesterolu we krwi, dostaje się z żółci, ten cholesterol do układu krwionośnego, tam sobie krąży, no i w różnych miejscach, w tętnicach, co było pokazane na poprzednich wykładach, w różnych miejscach, w tętnicach może ten cholesterol krystalizować. Stąd walka z poziomem cholesterolu i tak dalej. Okazuje się, że cholesterol, który jest przyswajany przez organizm, to jest głównie cholesterol własnej produkcji, czyli cholesterol pochodzący z wątroby. W mniejszym stopniu jest to cholesterol związany z samymi pokarmami. Czyli to, co zjemy, niekoniecznie od razu wpływa bezpośrednio na podwyższenie poziomu cholesterolu i nie jest to ten cholesterol. Mówi się właśnie nie jeść tłusto, nie jeść, prawda, wysokocholesterolowo itd., itd. Kiedy okazuje się, że jeden z wyższych poziomów cholesterolu posiadają modelki, które chodzą po wybiegach, prawda, w salonach mody i reklamują tam różną odzież, takie szczapy, prawda, chudziutkie, to się okazuje, że to są osoby, które mają bardzo wysoki cholesterol. A z kolei ludzie, którzy jedzą dość tłusto często, no i tak powiedzmy sobie mocno cholesterolowo, ten cholesterol mają w normie. Przykładem są Anglicy, którzy codziennie rano jedzą, powiedzmy, jajko sadzone na bekonie, jedno czy dwa. No i sądząc po diecie, to powinni wymrzeć w wieku lat 10, a nieźle żyją. Churchill żył do 90 paru lat, więc nieźle żyją. I tutaj takie, powiedzmy, pojawiają się dysonanse między ogólnymi poglądami dotyczącymi naszej diety wysokotłuszczowej, a tym poziomem cholesterolu. Te sprawy jeszcze do końca nie są, że tak powiem, rozwiązane. Jeszcze na chwilę warto wrócić jest do samego żołądka. Jedzenie po zjedzeniu, przejściu przez buzię, że tak powiem, zmieszaniu ze śliną, dostaje się do żołądka, gdzie jest zakwaszane. Ściana żołądka produkuje kwas solny, czyli HCl. O bardzo dużym stężeniu, to jest bardzo, że tak powiem, żrący kwas, który reaguje z tym, co zjedliśmy, zmieniając strukturę chemiczną pokarmów, strukturę atomową. Różne substancje, właśnie ciężkostrawne, są przez ten kwas solny cięte na mniejsze odcinki. Tam szereg różnych zjawisk zachodzi, które mają sprzyjać potem wchłonięciu jedzenia czy części jedzenia, składników pokarmowych do układu krwionośnego w jelitach, prawda?
Kwas solny produkowany przez właśnie ścianę żołądka reaguje z jedzeniem, jest dodawany. No jeżeli jedzenie jest wyjątkowo jakieś ciężkostrawne, no to tego kwasu powstaje dość dużo. Jeżeli ktoś ma zaburzenia gastryczne, to nadmiar kwasu może powodować zgagę, prawda? Uczucie palenia w gardle, nadkwasotę tak zwaną. I nadkwasota może się przyczyniać do powstawania wrzodów żołądka. Mało kto wie, czy też nie wszyscy wiedzą, że wrzody żołądka to nie są takie, że tak powiem, pryszcze z ropą, jak to wrzody nieraz na skórze się pojawiają. To są nadżerki spowodowane przez agresywny kwas solny. W żołądku występuje coś takiego, co się nazywa bariera protonowa. Jest to mechanizm chemiczny, który broni żołądek przed kwasem solnym, który ten żołądek sam produkuje. Czyli żołądek, ściana żołądka produkuje kwas solny, wytwarza kwas solny, który dodawany jest do jedzenia. Natomiast ta bariera protonowa broni ścianę żołądka, żeby ten kwas solny trawił tylko jedzenie, a nie ścianę. Nie niszczył ściany żołądka, nie niszczył żołądka. Jeżeli jest nadmiar tego kwasu i może zostać złamana ta bariera protonowa, ten mechanizm obronny, no i wtedy ten kwas solny również niszczy ścianę żołądka, powodując krwawienia, może powodować krwawienie. Najpierw nadkwasotę, prawda, i tak dalej, ale w skrajnych przypadkach może dochodzić do krwawienia właśnie z miejsc zniszczonych przez kwas solny, który nazywa się wrzodami żołądka. Przejawem czegoś takiego jak wrzody żołądka i krwawienie jest to, że kubka nasza przestaje być brązowa, zaczyna być koloru smolistego, czyli prawie czarna zupełnie. Podobna jest sytuacja wtedy, jeżeli jest krwawienie z przewodu pokarmowego, że tam coś nie za bardzo, że tak powiem, działa, mogą być jakieś zmiany, no i przewód pokarmowy krwawi. Także jeżeli kubka jest czarna, to natychmiast idziemy do pani doktor i meldujemy się i opowiadamy, co jest, żeby się uratować. Dlatego, że można się wewnętrznie wykrwawić, w ogóle nie wiedząc o tym, że człowiek pozbywa się krwi. No, różne są skutki tej zabawy. Natomiast całe jedzenie, które wychodzi z żołądka do dwunastnicy, zmieszane z kwasem solnym, jest właśnie alkalizowane przez sok czustkowy. Czustka dodaje soku, który alkalizuje ten kwas solny, i dodawana jest właśnie żółć. Także jedzenie, które przechodzi przez dwunastnicę dalej do przewodu pokarmowego, do kiszek, że tak powiem, ma być alkaliczne. To ma być jedzenie czy produkt już przerobiony na różne sposoby chemiczne, które jest jedzenie, które jest, ma odczyn alkaliczny. Jeżeli jedzenie jest kwaśne, bo na przykład trzustka produkuje za mało dwuwęglanów, no to wtedy to jedzenie mocno zakwaszone może niszczyć kosmki w przewodzie pokarmowym, w kiszkach, no i prowadzi do krwawienia, do różnych zmian, które no, są niekorzystne w skrajnych przypadkach polipów, różnych nowotworów itd. Także ten mechanizm, żeby on funkcjonował prawidłowo, jeżeli on funkcjonuje prawidłowo, no to z jelitami, z całym układem pokarmowym nie ma specjalnie kłopotów. Kwas solny, który jest produkowany w żołądku, przez ścianę żołądka, ma za zadanie również wybić wszystkie mikroorganizmy, które dostają się z pożywieniem. Bakterie, wirusy, grzybki, roztocza, no wszystko, co tam jest niedobre, to kwas solny to wybija, jak gdyby powodując dodatkową dezynfekcję tego, co zjedliśmy. Natomiast jeżeli jest zbyt mało kwasu solnego, ściana jest tak zwana niedokwasota, ściana żołądka produkuje zbyt mało kwasu albo on jest zbyt słaby, istnieje niebezpieczeństwo, że z jedzeniem przez żołądek, że nie, po prostu ten kwas jest za słaby, nie wybije, nie wytłucze wszystkich mikroorganizmów, nie zdezynfekuje jedzenia,
Tylko razem z tym jedzeniem do dwunastnicy dostaną się no, różne mikroorganizmy. A tutaj jak one trafią na środowisko alkaliczne, no bo mówiłem, że tutaj dodawany jest ten kwas, ten sok trzustkowy, prawda, i żółć. Tutaj jak bakterie dotrą, no to hulaj dusza, piekła nie ma. No i warunki do życia cudowne, prawda. Istnieje niebezpieczeństwo, że mikroorganizmy, które przeszły przez żołądek i dotarły do dwunastnicy, również przewędrują przewodem żółciowym do pęcherzyka żółciowego i do wątroby. Mogą tam powodować szereg różnych kłopotów. Przy czym no, najwięcej wiemy o bakteriach chorobotwórczych, takich, które powodują, no nie wiem, czy najróżniejsze choroby, nie będę tu się w lekarza bawił. Natomiast są też mikroorganizmy, które mogą się dostać z artykułami spożywczymi do organizmu i nie dawać objawów chorobowych. I one sobie żyją w przewodzie żółciowym, żyją sobie w wątrobie i w pęcherzyku żółciowym, właściwie nie dając żadnych dodatkowych objawów. Ale żyją tam i powodują szereg różnych zmian. Nie tylko bakterie czy mikroorganizmy chorobotwórcze powodują zaburzenia funkcjonowania na przykład wątroby, ale prawdopodobnie również i te mikroorganizmy, które nie dają objawów chorobowych, też zmieniają funkcję wątroby. I co się wtedy dzieje? No jeżeli okaże się taka sytuacja, że żółć i wątroba są zainfekowane, niekoniecznie chorobowo, to zmienia się przynajmniej w jakimś zakresie funkcja wątroby. Funkcjonowanie. Wątroba produkuje nieco inną żółć. I tutaj tych przypadków różnych może być wiele, ale jak mówiliśmy, jednym z produktów wątroby jest ten, powiedzmy, kwas cholesterolowy, ten materiał wyjściowy do produkcji, do wytwarzania cholesterolu. Jeśli tak się stanie, że żółć zawiera tego kwasu za dużo, w związku z tym, że jest wątroba czy system żółciowy jest zainfekowany, no to istnieje większe prawdopodobieństwo, że kamienie żółciowe się utworzą. Czy to jest realne, czy to są opowieści dziwnej treści? Zauważono, że jedną z populacji, która no, często, bardzo często zapada na kamicę żółciową, są Skandynawowie, którzy stosują dietę mleczną. Wszystko, co z mlekiem związane, to oni bardzo chętnie, że to jest zdrowe. Mleko, jak wiadomo, alkalizuje kwas solny, działa jak odtrutka w niektórych sytuacjach i tak dalej. Jeżeli za dużo się stosuje, używa się mleka i pochodnych mleka, w tym również laktozy, co u nas ostatnio głośno w telewizji jest, tabletki do, prawda, walki z laktozą w starszym wieku i tak dalej, no cała bajka związana, to istnieje taka możliwość, że osoby, które korzystają z diety wysokomlecznej, używając tej diety, powodują, że kwas solny w żołądku jest alkalizowany przez mleko. W związku z tym szansa na to, że bakterie, które dostają się z pożywieniem do żołądka, zostaną wybite, jest mniejsza, no bo tego kwasu nie ma za dużo, jest on dodatkowo alkalizowany przez mleko. I możliwość przejścia mikroorganizmów z jedzeniem do dwunastnicy, a zatem jak gdyby zainfekowania wątroby i przewodów żółciowych jest większa. Wszystko to Państwu mówię po to, żebyście zrozumieli, jak skomplikowane są tutaj mechanizmy różne, różniste, że tak powiem. I wysoki poziom cholesterolu we krwi, to zresztą też ostatnio podają w telewizji, jest związany przede wszystkim z dysfunkcją, ze złą pracą, nieakuratną pracą wątroby, prawda? Niekoniecznie z wysokim tym, że z wysokim poziomem cholesterolu, który się zjada. W związku z tym o tą wątrobę trzeba dbać. Też poziom kwaśności w organizmie, a zwłaszcza w systemie
spożywczym, że tak powiem, żołądku trzeba utrzymywać. No i tutaj pojawia się dodatkowo kwestia odpowiednio pracującej trzustki, która wydziela te dwuwęglany, prawda, które zobędniają kwas solny, żeby jedzonko przez kiszki przechodziło, że tak powiem, nie powodując żadnych, było zalkalizowane i nie powodowało żadnych dewastacji jelit w środku. Jeżeli się dzieją dewastacje, powiedzmy, bo jest za dużo kwasu solnego, nie jest zobojętniony i tak dalej, nie mówiąc o tym, co się je, prawda, to istnieją, skutki są, no właśnie, polipy, nowotwory, odbytu jelita grubego, no i wszystko to, co wiemy. Takim klasycznym przykładem przejścia zbyt kwaśnego jedzenia przez nasze jelita są na przykład niektóre wina, które dodawane do pożywienia mają niby poprawić trawienie, prawda? Ale jeżeli wino jest średniej jakości i zawiera kwas siarkowy, który ma powodować to, że wino się nie skwasi i tam mikroorganizmy się w winie nie rozwiną, pijemy za zdrowie, no to przyswajamy kwas solny, który oczywiście przechodzi przez żołądek i tam nic złego za bardzo nie robi. Natomiast dwuwęglany, które są w trzustce, nie są w stanie tego kwasu zobojętnić, dlatego że dwuwęglany mogą reagować tylko z kwasem solnym. Tak to jest wymyślone. A jeżeli to jest kwas siarkowy, H2SO4, no to nie ma mowy. Jedzenie dalej przez kichy zasuwa kwaśne jak cholera i dochodzi do końca jelit, gdzie na drugi dzień, za przeproszeniem, kubka kacówka, no, piecze nas w siedzeniu. No, coś nagle jest niezwykle piekącego. No to ten kwas tak przeszedł na duch, że tak powiem, i daje o sobie znać. Ale przejdźmy. To są rzeczy towarzyszące, jakkolwiek bardzo ważne w kwestii zrozumienia kamicy żółciowej. Nie wystarczy o samych kamieniach powiedzieć. Więc tak, do pęcherzyka się zabierzmy. Pęcherzyk ma oczywiście mięśniówkę, występują tutaj powiększenia, jak gdyby ścianki, prawda? Występują tutaj naczynia krwionośne, które odciągają wodę między innymi. W sytuacjach skrajnych, kiedy jest nadprodukcja tego kwasu, powiedzmy sobie cholesterolowego, w żółci, może dojść do mineralizacji ściany pęcherzyka żółciowego. On się utwardza, nie jest elastyczny, nie ma zdolności obkurczania się i wtedy tworzy się coś takiego, co nazywa się, gastroenterolodzy nazywają to pęcherzykiem porcelanowym, takim przypominającym, no, porcelanową, zdeformowaną piłeczkę, taką do ping-ponga, prawda? Wtedy w ścianie takiego pęcherzyka pojawiają się kryształy cholesterolu. Tutaj jest powiększony taki kryształ, który, no, okazuje się, oprócz cholesterolu, związku organicznego, zawierają również wapń i fosfor w środku. Proszę popatrzeć, to jest 10 mikronów, czyli to jest 0,001 jedna setna milimetra, to maleństwa są, prawda? Natomiast sama ściana może być też zmineralizowana w taki sposób, że kryształów nie ma, ale podwyższone zawartości wapnia i fosforu występują. Taki pęcherzyk oczywiście nie działa i powoduje dolegliwości i różne inne rzeczy. Jeżeli jest przekroczony iloczyn rozpuszczalności cholesterolu, jest żółć za gęsta w tym pęcherzyku, za bardzo skoncentrowana, to mogą z niej krystalizować kryształki cholesterolu, które tutaj osadzają się w takim uchyłku, w takim miejscu. To nie jest narysowane przez przypadek tak nierówno. Ten pęcherzyk jest taki, że on ma w jednym miejscu taki, jak gdyby, nie powiem zagłębienie, ale takie wypłaszczenie. I tutaj te kryształki opadają i zaczynają rosnąć. Teraz z tych kryształków tworzą się kamienie żółciowe, które mogą być bardzo różne, a ich zróżnicowanie mówi o różnych warunkach krystalizacji. Są takie kamienie, które są jak kulki o takiej spękanej powierzchni. Jak się do środka zajrzy, przetnie, zrobi szlify mikroskopowe i całe badania,
jest centrum krystalizacji, na którym jak w pomarańczce narastają kryształy cholesterolu. Jakby to powiększyć, no to te kryształy wyglądają tak, a jeszcze powiększyć to tak, a jeszcze powiększyć to tak. Tu mamy różne skale, coraz większe powiększenia i okazuje się, że między kryształami cholesterolu trafiają się, jak się dobrze człowiek przyjrzy, bakterie, które no tutaj są narysowane, wielkość mają znikomą, że tak powiem. Natomiast w samym centrum takiego kamienia występują oczywiście kryształki cholesterolu. Drugi typ, i ten typ kamieni żółciowych, jak zacznie rosnąć, tak rośnie non-stop. Natomiast drugi typ kamieni to sobie rośnie i nie rośnie, rośnie i nie rośnie, rośnie i nie rośnie. Jego budowa jest, powiedzmy, cebulkowa. I w takim przekrojonym kamieniu można obserwować, że te strefy wzrostu kamienia są regularne, to znaczy taki sam był czas wzrostu, jak i czas przestoju, że nie rósł kamień, prawda? Albo mogą być też nieregularne. Co to znaczy? Taki kamień ma strukturę taką krystaliczną, nierówną. To znaczy on szybciej rósł w tą stronę, a w tą wolniej, prawda? Bo tutaj przybywało tego cholesterolu więcej. I taka sytuacja jest wtedy, jeżeli, jak to się w mineralogii mówi, kryształy dostają jedzenie z określonego kierunku. W tą stronę się szybciej rozbudowują, czyli cholesterol, z którego krystalizował ten kamyk o takiej strukturze, cholesterol napływał głównie z tej strony, prawda? Jeżeli popatrzeć do środka tego kamienia, widzi się agregaty kryształów cholesterolu. Brzeżne strefy wyglądają tak. W środkowej części kryształy są malutkie, ale jeszcze w dodatku mają taką budowę klepsydrową. Tak widać, że rósł kryształ, nie rósł, rósł, nie rósł. To wszystko są materiały do przemyślenia. To wszystko coś znaczy. Natomiast w tych kolejnych warstwach tworzących się w tego typu kamieniu mamy no, zmienny skład chemiczny. Widać fosfor, raz jest, raz go nie ma, raz jest, raz go nie ma. Tak się to powtarza. Podobnie z wapniem, podobnie z żelazem. Co to znaczy? To znaczy, że chemizm, skład chemiczny żółci się zmieniał. Raz zawierała więcej wapnia i fosforu, raz była czysto organiczna, prawda? Ta warstewka, raz i żółć i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko mówi coś o sytuacji, w której pacjent, a zwłaszcza jego wątroba, produkowały różne rzeczy, o czym no, w większości przypadków bladego pojęcia nie ma. Są kamienie graniaste, takie geometryczne, takie jak bryłki geometryczne. Jak popatrzeć do środka, przeciąć, no to widać strefy wzrostu, takie też cebulkowate, ale geometryczne, też symetryczne albo niesymetryczne. Jeżeli się przyjrzeć tym strefom wzrostu, no to widać układ kryształów cholesterolu i strefy, w których bardzo często zbierają się bakterie. Też analizy chemiczne wykazują, że to wszystko jest niejednorodne chemicznie, wapń i fosfor, chociaż jest ich mało, bo tu wapnia, fosforu jest 0, tam kilka, 0,8%, a tu 1,3 wapnia. No to są ilości znikome, ale jednak ten organizm coś tam się z nim dzieje, balansował w pewnych sytuacjach. Jeżeli popatrzymy tak makroskopowo na te kryształy takie geometryczne, no to one tak wyglądają, powtarzają układ krystalograficzny cholesterolu. Wszystkie kamienie żółciowe są bardzo piękne, jak się je przekroi i wyszlifuje. To macie Państwo, to każdy z nich wymagałby osobnej opowieści, bo każdy dostarcza innych informacji, prawda? Tu jest skala po kolei, więc one są centymetrowe, kilkucentymetrowe w skrajnych przypadkach. No i widać, tutaj są kryształy, a tutaj strefy wzrostu. Tutaj są kryształy, które rosły sobie promieniście od środka na zewnątrz, a tutaj zaczęły się tworzyć takie cebulkowate warstwy. Jeżeli by popatrzeć pod mikroskopem przy dużych powiększeniach, to centrum jednego z typów kamieni żółciowych wygląda w ten sposób. Jest kondensat żółciowy,
taki czarny, no i zaczynają tworzyć się kryształy cholesterolu, które pod mikroskopem wyglądają bardzo pięknie. Tutaj znowu widać taki promienisty wzrost kryształów. Tu jest centrum i od tego centrum rosną kryształy. One przestały rosnąć w tym miejscu mniej więcej, uspokoiło się wszystko i od tego miejsca ponownie zaczęły one wzrastać. Tu jest też taki przypadek, dosyć rzadki, ale trafiający się, że zewnętrzna strefa kamienia żółciowego, widać warstwowanie, takie cebulkowe właśnie warstewki przyrastające, ale widać też, że tutaj ta warstwa jest ścieniona i jak gdyby przycięta. To jest dowód na to, że kamienie żółciowe mogą się również rozpuszczać. One rozpuszczają się w tej żółci, która przez pęcherzyk przepływa tam, gdzie są kamienie żółciowe. Dzieje się to wtedy, jeżeli oczywiście poziom czy ilość kwasu tego, powiedzmy sobie, wyjściowego do powstania cholesterolu jest mała, zmienia się układ równowagi i kamienie mogą w niewielkim stopniu zacząć się rozpuszczać. Kamienie w pęcherzyku żółciowym mogą się też trzeć o siebie. Człowiek chodzi, żyje, schyla się, różne rzeczy robi. Jeżeli ma kamienie, te kamienie się trą o siebie. Cholesterol jest dosyć miękki, może się ścierać. To jest brzeżna strefa kamienia żółciowego. Widać, co tu się dzieje, kryształów cholesterolowych co niemiara. Ale tu są takie małe wypustki, bo tutaj mamy 10 mikronów. To jest bardzo duże powiększenie. I te wypustki, które występują, wyrastające ponad kamień, mikrokryształy cholesterolu, a czasem jeszcze z wapniem, czasem z fosforem i tak dalej, no jeżeli to trze po ścianie pęcherzyka żółciowego, no to może dawać dolegliwości bólowe, że czeka bolą, boli pęcherzyk na jacie kapusty, prawda, zasmażanej, no i teraz cierpi. To mamy przykład kamienia, który jest jednym sporym kamykiem, ale jest zbudowany z kilku czy kilkunastu nawet kamyków, które się zrosły ze sobą. Tutaj jest ponownie żółć, to ciemne, prawda, a cholesterolowe kamyki malutkie, bo to jest 10 mikronów, czyli one mają 20-30 mikronów maleństwa, ale jednak tak. Proszę Państwa, w przypadku, kiedy się usunie kamienie żółciowe z pęcherzykiem, a nie usunie się przyczyny powstawania kamicy żółciowej, to nawet w przewodach żółciowych mogą tworzyć się złogi w przewodach żółciowych, wtedy między wątrobą a dwunastnicą. Nie ma pęcherzyka. Żółć cały czas spływa do przewodu do dwunastnicy. Nie ma pęcherzyka, nie ma się gdzie gromadzić. Żółć spływa i mogą się tworzyć złogi cholesterolu w przewodach między wątrobą a dwunastnicą. Tak to wygląda. Jakby wziąć to i jeszcze dodatkowo powiększyć ten złóg, no to on jest, ma budowę warstwową, prawda? Widać, że on sobie tutaj narasta w takich strefach, prawda? Ta sama sytuacja, czy podobna, dzieje się wtedy, jeżeli przewód żółciowy się zatka między wątrobą a dwunastnicą, bo tam narośnie tego cholesterolu bądź wiele, żółć nie odpływa z wątroby, to wstawia się wtedy protezę przewodu żółciowego, czyli rurkę plastikową z odpowiedniego plastiku, którą z jednej strony montuje się do wątroby, z drugiej strony montuje się do dwunastnicy i żółć spływa tą rureczką z wątroby do dwunastnicy bezpośrednio. Ale jeżeli przyczyna kamicy żółciowej nie jest zlikwidowana, to i w protezach przewodów żółciowych też może krystalizować cholesterol i takie protezy z białej chirurgii od profesora Popieli, doktora Dury z Krakowa miałem w swoim czasie, pooglądałem i robiliśmy takie badania. Więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, że te badania, które były robione, wskazują na to, że zaburzenia funkcji wątroby mogą być jedną z przyczyn powstawania kamicy żółciowej, mogą być jedną z przyczyn podwyższonego poziomu cholesterolowego w
we krwi i oznacza to, że usunięcie kamieni żółciowych, pęcherzyka żółciowego, bez usunięcia przyczyn tworzenia się kamicy żółciowej, no, może prowadzić do kamicy nawrotowej i w zasadzie następnych kłopotów zamiast wyleczenia pełnego. Dziękuję bardzo.